Myślę, że już po tej połowie obozu inaczej będziemy patrzeć na to miejsce. Już będą nam się łączyć pewne rzeczy, które tutaj skosztowaliśmy. Bóg zapisuje na tym terenie swoją obecność. Czyż to nie jest piękne? Czyż nie warto było spędzić tu bracia, nasi kochani, ten czas, żeby <grytanie> zaistniała ta możliwość? Fizycznie, żebyśmy mogli tutaj być, a Bóg zadbał o duchową, całą warstwę duchową, o tą fizyczną też, dając nam siły, możliwości. Straciliśmy trochę swego ziemskiego życia, ale zyskaliśmy przez to o wiele więcej, oglądając jak niebiańskie życie powstaje tutaj na naszych oczach. Chwała Bogu za jego łaskę, że on, który czyni to, co jest piękne, on zapisuje na naszych sercach swoją obecność, zapisuje na miejscu, gdzie jesteśmy. Mojżesz, kiedy stał przed obliczem Boga, Bóg mówi, To jest ziemia święta. Mojżeszu, zdejm sandały swoje. Ziemia jak Ziemia, później możesz odszedł, Bóg zostawił. Ktoś mógł sobie iść przez tą Ziemię w swoich sandałach, ale kiedy spotyka się Boży, człowiek ze swoim Bogiem ściąga swoje sandały i mają społeczność. List do Rzymian, trzeci rozdział. Może przeczytam z tego grecko-polskiego przykładu. Tak sobie wypisałem. Teraz zaś bez prawa usprawiedliwienie Boga zostało uczynione widocznym. Bez prawa usprawiedliwienie Boga zostało uczynione widocznym, zaświadczane przez prawo i proroków. Odysseł pierwszego, pierwszego. A więc bez prawa, usprawiedliwienie, ale prawo o tym mówiło bardzo wyraźnie. I prorocy o tym mówili. Usprawiedliwienie zaś Boga przez wiarę Jezusa pomazańca względem wszystkich wierzących. Nie ma bowiem rozróżnienia. Wszyscy bowiem zgrzeszyli. I są pozbawieni chwały Boga, uznani za sprawiedliwych darmo. Jego łaską przez odkupienie w pomocy Jezusie, którego postawił Bóg, jako przebłagalnię przez wiarę w jego krwi, ku wykazaniu usprawiedliwienia jego poprzez odpuszczenie wcześniej popełnionych zgrzeszeń, podczas powściągliwości Boga. Ze względu na wykazanie usprawiedliwienia Jego w teraźniejszej porze ku temu, by był on sprawiedliwym i uznającym za sprawiedliwego tego, z wiary Jezusa. Widzimy więc poprzez Słowo Boże, że odwiecznym pragnieniem Boga było mieć zdrową społeczność z człowiekiem na pełni. Na pełni chwały. Adam i Ewa to jeszcze nie było to. To był początek rozpoczęcia pewnego działania tutaj na Ziemi, ale w Bożym Zamyśle i Planie było osiągnięcie wyższego człowieczeństwa od tego, które zostało stworzone z prochu tej Ziemi. To wyższe człowieczeństwo to jest Jezus Chrystus. I życie Adama i Ewy. To nie było to życie, dopiero życie Bożego Syna na ziemi. To było to życie, o którym myślał Bóg przed założeniem świata. A więc w sumie to, że narodziliśmy się tutaj w ciele i przechodziliśmy różne rzeczy i słuchaliśmy jakieś zakonne prawa i w pewnych momencie doświadczaliśmy, że przekraczamy je albo próbujemy je wypełniać. To był tylko element pokazujący, że... To nie jest to, o co Bogu chodziło, bo Bogu nie chodziło o jakąś nieporadność, o niezaradność, o upadanie człowieka. To tylko pokazało, że nie o to Bogu chodziło, że to jest coś tylko pokazuje pewien element, na którym została próba wykonana, i to nie, nie, pod, nie, nie wygrało w tej próbie, po prostu przegrało. I stąd te upadki i te myśli, że wstanę, będzie lepiej, znowu upadek i tak dalej. To przegrało. To, to, nie jest to, o co Bogu chodziło. Jeżeli widzimy cokolwiek, że to sobie przewraca się chwilę, wstaje, porządkuje, znowu przewraca, to nie o to Bogu chodziło. To nie jest, człowiek nie może myśleć, ale w końcu za 1050, albo 2000, albo 1059, w końcu chyba wstanę i będę stał. Nie, będzie znowu znowuż to samo. Nie o to Bogu chodziło. Bóg nie będzie nad tym miał swojej świętej pieczy w ten sposób, jak nad życiem swojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa. Ono nigdy nie upada i nigdy się nie potyka, i o tym życiu apostołowie, kiedy zostali uświadomieni, to życie postawiło ich na nogi raz na zawsze. I, Paweł, i Piotr i mogli pisać, kto trwa w Chrystusie, nawet się nie potyka. Bo to jest to życie, o którym myślał Bóg. A więc Bóg, kiedy zaczyna cokolwiek, on. Dochodzi do punktu, który ma nas ze sobą na świętej społeczności, na społeczności, która rozumie Boga i chce być z tym Bogiem, która ma możliwości być z tym Bogiem i z tym Bogiem pozostawać w codzienności i z tym Bogiem być na wieczność. To jest syn Jego Jezus Chrystus tylko i wyłącznie syn. A więc tym odwiecznym Bożym pragnieniem było Zachować nas, a nie stracić. Każdy, który swoją logiką czy myśleniem łączy możliwości z ciałem, ten człowiek nadal błądzi. I ktokolwiek myśli, że poprzez zakon osiągnie to, to błądzi, ponieważ zakon pokazuje nieporadność człowieka. Pokazuje, że Bogu nie o to jeszcze chodzi. Nie może Bogu chodzić o coś, co się przewraca. Bogu chodzi o to, co chodzi przed Jego obliczem i trwa. Bogu się podobają ci, którzy są stałego umysłu, ci, którzy osiągnęli miejsce, w którym mogą przebywać ze świętym Bogiem na zasadzie świętej społeczności, bo w nich przebywa święty Bóg, który uczynił ich zdolnymi do takiego przebywania. My chcemy czasami, żeby stary człowiek usłyszał Boży głos w taki sposób, jak słyszy je nowy człowiek. Kiedy do Jezusa ojciec powiedział: zrobisz to, nie było alternatywy, nie było sprzeczki, nie było ani chwili zastanowienia. Żywy Chrystus od razu czyni to, co chce ojciec. Kiedy mówisz do człowieka, który zna Biblię, czyta Biblię, mieni się wierzącym, słowo Boże, on ma alternatywę i najczęściej wybiera swoje ja. Bo nie może wybrać czego innego, bo nie ma w tym miejscu słuchającego Ojca Jezusa. A więc jeżeli widzisz, że spierasz się ze słowem, to jesteś ty i potrzebujesz natychmiast paść i wołać, panie, usuń mnie, zajmij miejsce, wysłuchaj ojca i uczyń to we mnie. To jest wiara. Uczyń to we mnie, bo tylko ty możesz słyszeć ojca i zrobić to, co ojciec chce. Ja nie mam uszu, mam uszy, które słyszą ludzkie słowa, ale nie mam uszu, które usłyszą Boga. Ciało nic tu nie pomaga, duch ożywia. Dlatego, kiedy mówisz do cielesnego chrześcijanina, on to słucha i robi tak swoje. Bo nie ma uszu, który usłyszał. Jest napisane: kto ma uszy, niech słucha. A kto ma uszy? Jezus! Jeżeli w nas mieszka Jezus, to Jezus usłyszy, co mówi ojciec. I jest gotowy odpowiedzieć. To jest piękne. Kiedy masz ochotę i gotowość, aby odpowiedzieć na Boży głos, to właśnie Jezus w tobie usłyszał Ojca. To jest to, co jest życiem. To, co stało się z wami, to jest Jezus, nie wy. Aleluja. To On stał się uszami i wyście przez Niego dopiero usłyszeli ten głos wzywający do tego, żeby pojednajcie się z Ojcem. Nieraz to będziemy oglądać. Możesz mówić na nasze Boże słowa, cieleśni chrześcijanie i tak pójdą swoją drogą, bo oni nie są w stanie usłyszeć duchowego przesłania z Biblii. Nie są w stanie. Nie są w stanie. To jest niemożliwe, bo gdyby było możliwe, to by Jezus nie przyszedł na ziemię. A Bogu za to, że widzę to nieustannie. Widzę cielesnych chrześcijan, którzy słuchają Ewangelii i takiej nie usłyszą, nie zrobią tego, co się mówi, bo nie są w stanie. Ich cielesność nie pozwoli im na to. Alleluja. Nie zaskoczą mnie. Nie są w stanie zrobić tego. Tylko Jezus jest w stanie to zrobić. Ale gdy Jezus zajmie w nich pozycję, wtedy zrobią to. Pokorny, łagodny, cichy baranek jest gotowy. Cielesny, zmysłowy chrześcijanin. Chrześcijan. A więc kiedy mówimy, zdajemy sobie sprawę, że w sumie mówimy od Jezusa do Jezusa. Jezus mówi do tego, co On uczynił w Tobie i we mnie. To jest gotowe na to, żeby odpowiedzieć i pójść za tym głosem, i uczynić to, co jest mówione. Dlatego apostołowie wiedzieli o tym. Że bez Jezusa jest niemożliwe, że ludzie mogą rozumieć język, którym się mówi, ale i tak nie są w stanie zrobić tego, co się mówi. A więc chodziło Bogu nie o to, żeby zakon zbawił nas, nie chodziło Bogu o to, żeby y, y, czytanie Biblii zbawiło nas, nie chodziło Bogu o to, żeby modlitwy zbawiły nas, chodziło Bogu o to, żeby życie zbawiło nas. Dlatego te wszystkie rzeczy pojawiały się i cały czas człowiek przewracał się i ginął. Mieli Biblię i tak grzeszyli, mieli zakon i tak grzeszyli, mieli, można powiedzieć, obecność Boga, obok szedł i tak grzeszyli. Czego brakowało? Życia. Życia Bożego w nich brakowało. Oni stracili chwałę życia i oni słuchali, ale nie mogli tego uczynić. Paweł mówi, chciałem, ale trzymało mnie się zło. Ale kiedy zobaczyłem życie, życie Jezusa, to ja puściłem swoje nieporadne, grzeszne, cielesne myślenie, że ja zdam się jakoś Bogu poddać, że będę Bogu posłusznym czy posłuszną. I złapałem się tego wspaniałego syna. I on mnie zbawił. I on uczynił to, czego nie potrafiłem. To jest bawienie z wiary. Za darmo. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Syn zbawia. Jedynie syn zbawia. Jedynie życie zbawia nas. Poznanie zakonu nie zbawi. Poznanie Biblii nie zbawi. Najlepszy zbór nie zbawi. Dopiero zbawia życie. Przyjmuje życie, przyjmuje zbawienie. Czy znasz to? To jest prawda praktyczna, rzeczywista. Wszystkie pokolenia z tego korzystały. Dlatego to przesłanie, czy z listu do Rzymian, czy z innych miejsc, o tym tak wyraźnie mówi, ponieważ oni dzięki temu zaczęli życie. Życie z Bogiem. A Bóg miał z nimi społeczność. Kiedy weźmiemy chrzest, może otwórzmy list do kolosan. Jak można nauczyć się życia? Trzeba je przyjąć. Nie można. To przyjmuje Jezusa, przyjmuje życie. I od szóstego wiersza. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie korzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. O, poradzimy sobie. To chrześcijaństwo jest takie piękne. Wszyscy są zadowoleni. Zobacz, że sobie na, no, radzimy. Pięknie mamy. O, jesteśmy tacy wierzący. Zobacz, czy tam jest życie. Jak nie ma życia, to nie ma Chrystusa. A życie to Chrystus. A jak żył Chrystus, to można przeczytać, a najlepiej się dowiedzieć osobiście. I ci, którzy wiedzą, wiedzą, co jest w środku, kiedy żyje w nas Chrystus. To pełni wolę Ojca, ten moim bratem, moją siostrą, moją rodziną jest szczęście czynienia tego, co miłuje z Bogu napełnia nas. Gdyż w Nim mieszka leśnie, cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nieręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Ciała to jest obrzezanie Chrystusowe. Więc najpierw musi nastąpić obrzezanie, uwolnienie. Obrzezanie to uwolnienie nas z ciała całego grzechu. Byśmy byli przyobleczeni w ciało grzechu. Nie, to fizyczne to jest ciało z prochu i, 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 i powstałe, ale to, które mieliśmy, to było nasze z diabłem, wytworzone ciało grzechu. Byliśmy przyobleczeni w grzechy nasze, chodziliśmy w grzechach naszych. I oto w chrzcie Bóg zdejmuje to całe ciało grzechu, tą całą produkcję życia bez Boga. Wspaniałe. Stąd mogliśmy wczoraj słyszeć, co oni przeżyli, bo to jest właśnie dokładnie to. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim. Co? Ożywił. <laughs> I dlatego doznali, że chce im się chwalić Boga. Chce im się dla Boga. Zaraz co zrobić? zaraz będziemy o tym czytać, no trzeba zrobić porządek, miotła, co tam, wynieść te brudy stare, co? No natychmiast, no bo nie można przez Panem być w brudach. Od razu chce się czego innego. Co się pojawiło? Życie. To życie Jezusa jest właśnie takie piękne, co? Młodzi. Piękne. Chce się czego innego całkiem. Bo to życie Jezusa, nie nauka, życie. Życie dopiero jest otwarte na naukę. Dlatego bym powiedział, kto uwierzy i ości się, tego uczcie dalej, jak żyć. Ale musi być życie, żeby można było uczyć. Jak nie ma życia, to kogo uczyć? Świnie, tak żyć w pałacu. Uczy się dziecko Boże, które żyje, ma życie. Ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, aby to było życie Chrystusa, prawdziwe. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. A więc zwycięstwo w Chrystusie Jezusie odniesione nad diabłem. Jesteś wolnym, jesteś wolną w Chrystusie, jesteś czystym czysto w Chrystusie teraz Chrystus to twoje życie. Chrystus to dla ciebie jest życie z Bogiem. I na, tylko na tym fundamencie Chrystus budujesz wszystko teraz już. Całe nauczanie i wszystko jeśli tam nie ma Chrystusa wyrzucasz precz. Nie nadaje się. Fundamentem jest Chrystus i tylko Chrystus. I to co w Chrystusie osiągnięte zostało, to jest dla ciebie zbawieniem. Kiedy ktoś cię namawia znowuż do czegoś po swojemu albo lekceważenia tego co chrystusowe Mówisz, nie, bo to nie jest Chrystus. Moim życiem jest Chrystus. I co dalej? Trzeci rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, bo życie Chrystusa patrzy w górę, a więc tego, co w górze szukajcie, jak macie życie. To nie jest to, że och, podnieś swoje... Nie trzeba było mówić podnieść głowę do Boga, czy podnieść. To życie od razu podnosi serce do góry i patrzy tam, w górze. Siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. To przyszło z życiem od razu. Umarliście bowiem, a życie wasze, gdzie jest? Jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jest życie tego człowieka już teraz. Życie w Bogów przez Chrystusa Jezusa. Doskonały Bóg osiągnął swój wspaniały zamysł. Oto ma nas w sobie. Wcześniej przychodził do Adama i Ewy, a teraz ma nas w sobie poprzez życie Jezusa Chrystusa w nas. Chwała Bogu, to jest wspaniały Bóg. On swój plan realizuje w sposób doskonały. Kto uwierzy i ości się, zbawiony będzie. Bóg daje takie możliwości, jakie nigdy nikt nie dostał. On daje życie, które chce czynić Jego wolę. Wiemy, że pan jest był kuszony, żeby przestać czynić wolę ojca, i wygrał. Wygraj też, każdy, niech wygra to życie będzie kuszone, aby zbuntować się, aby się postawić Bogu, aby zrobić po swojemu. A Tymów napisano: "Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy tylko z Chrystusa żyć będzie." Nic mi nie potrzeba. Wszystko już mam w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie Jezusie. Jestem uratowanym, zbawionym, mam społeczność z Bogiem, jestem w Bogu poprzez tego Chrystusa. A gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i Wy okażecie razem z nim w chale. I znowu mamy życie, nie że jeżeli Chrystus, o którym wymyślicie, okaże się, to wtedy Wy się z nim spotkacie i będziecie razem. Chrystus, o którym wymarzycie, wtedy Wy się z nim spotkacie i będziecie razem. Chrystus, którego imię wymawiacie, to wtedy Wy się spotkacie i będziecie razem. Nie ma tak. Chrystus, który jest życiem waszym, gdy przyjdzie. Wtedy wy się z nim spotkacie i pozostaniecie razem. Pamiętacie, jak przyszli do Jezusa, mówili: To robiliśmy, to robiliśmy, to imię. Jezus mówi: Nigdy was nie znam. Nigdy nie byłem życiem waszym. I co teraz? Słuchajcie, to jest bardzo ważne dla was, którzy zaczęliście. To jest piękne, że Bóg daje wam możliwość, żyjąc życiem Chrystusa, teraz usuwać to, co diabeł narobił w was, kiedy jeszcze życia Jezusa w was nie było. Paweł nie mówi, no teraz będziecie najpiękniejsi, najspanialsi, zaraz już nie musicie niczym się zajmować, tylko, tylko nie wiadomo, co tam będziecie robić. Macie wielką, wspaniałą pracę. Teraz z życiem Jezusa do natarcia na te wszystkie diabelskie warownie, co on sobie pobudował tam i, i myśli sobie, że może się ukryje. Z mieczem ducha świętego, <laughs> hallelujah. Wytępić tych wszystkich. To jest właśnie posłanie Ewangelii. Często się myśli, o ty, teraz będziesz taki. Nie wiadomo jaki, teraz ty już, yy, no super, super, tak, życie rozpoczęło się, ale ono musi uporządkować te sprawy, musi pousuwać te wszystkie rzeczy teraz. Umartwiajcie wtedy to, co w was jest, w waszych członkach ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętość, złoporządliwość. Zobaczcie, jakie draństwa, niszcie to. Niszcie to po kolei, gdyż dostaliście święte życie Jezusa i z tym świętym życiem stańcie przeciwko. Nie z nauką, nie z y, zakonem, ale ze świętym życiem Jezusa stańcie przeciwko tym strasznym obrzydliwościom, ponieważ macie już zwycięstwo. Ale chwała Bogu. Nie wstydźcie się walczyć z tym, co osiągnęliście bez Pana. Raczej wstydźcie się udawać. Że jesteście świętymi, kiedy to się nosi w środku. Bo obłuda to jest najgorsza rzecz, o jakiej Jezus mówi. Brzydźcie się i nienawidźcie obłudy. Bądźcie prawdziwi. Jeżeli przychodzi coś do czegoś, to znaczy, że Bóg ujawnia coś, z czym trzeba wygrać, i od razu wygracie, bo życie jest silniejsze od tego. Życie Jezusa jest silniejsze od wszystkich grzechów. Od wszystkiego już grzech nad wami panować nie będzie. Bo panuje życie Jezusa Chrystusa, was, macie siłę o wiele większą niż to, żeby coś zrobić, żeby komuś się podobać, żeby wykonać jakieś coś tam, czy, czy myśleć sobie o tym, no, no, żeby inni nie mieli do mnie pretensji. To nie ma sensu żadnego. Życie Jezusa jedynie ma siłę zwyciężać wszelkie zło i zdeptać wszystkie warownie diabelskie. I kto żyć będzie dzięki Jezusowi, Chrystusowi, jego życie, będziesz widzieć, jak ono pięknieje. To, co mówiliśmy, najpierw w tym życiu jest porządkowanie tych rzeczy, które są stare. I Paweł o nich pisze. No, pisze do wierzących, ochrzczonych ludzi, którzy mają już Chrystusa i mają życie ukryte przez Chrystusa w Bogu. I on teraz do nich pisze przecież. Nie do jakichś nie wiadomo kogo. Do świata. On pisze do tych ludzi. Teraz z tym życiem do natarcia. Chwała Bogu. Każdy dzień zwyciężajcie w Panu. Nigdy się wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, blu, piękne, idźcie do chwały, do agape, do uczty, do bycia szczęśliwym, szczęśliwą w Panu. Jak będziecie z tym radzić sobie z Panem, wtedy agape spłynie na was jak najpiękniejsze, najpiękniejsza społeczność z Bogiem. I będziecie się rozkoszować, gdyż Bóg Dając Wam życie, dał Wam możliwości, aby przygotować się na to, aby On mógł z Wami swobodnie przebywać. Piękne, dzięki Jezusowi można to czynić. Nie dzięki naporom, zakonom, karom, groźbom. To wszystko nie działa. Możesz grozić. Że będzie wyrok śmierci dla wszystkich złodziei i tak będą kradli. Że będzie wyrok śmierci dla wszystkich morderców i tak będą mordowali. Ale gdy dasz im życie Jezusa Chrystusa, to nie musisz grozić, oni przestaną kraść, przestaną mordować, przestaną kłamać. Bo życie Jezusa jest skuteczne przeciwko grzechowi. To jest piękne zwiastowanie apostoła, i on o tym. Zachwycony, doznając sam, jak to życie wpływa na niego, jak z tym życiem mógł pójść przeciwko temu, co go wcześniej powalało, i wygrać, zdeptać tych swoich wrogów, którzy co chwilę go powalali. On ich zdeptał i poszedł dalej, poznając Pana. Już nie przeszkadzało mu to i tamto, i coś, bo już to zdeptane było. Teraz mógł się zachwycać Panem i poznawać go więcej, więcej i więcej. Nie przychodziły już Mu głupie pomysły do głowy, bo z nimi skończył. Przychodziły mu dobre pomysły do głowy bo był otwarty na to, co pańskie. A więc nie dziwota, że najpierw zaczyna się coś, co jest normalne. Uczenie się zwycięstwie, pokonywać to wszystko, co wcześniej pokonywało nas. Niebezpieczeństwem jest często to, że, że od młodego nawróconego wymaga się tego, co wymaga zakon i prawo, a nie co Bóg wymaga w swojej wielkiej miłości. I wtedy robi się kreaturę chrześcijańską albo kogoś, kto odejdzie i powie, to nie działa, to bez sensu. Ale jeśli przez wiarę trzymasz się życia Jezusa Chrystusa, on ci pomoże we wszystko, to jest piękne. Jego pomoc spływa na ciebie jak siła z nieba, która pozwala ci zwyciężać. I cały czas wiesz, że to Pan, nie Ty, że to życie Jezusa zwycięża w tobie twoich wrogów. I chwalisz swojego Pana, przychodzisz na zgromadzenie, i mówisz: Jezus jest wspaniały, chwała Bogu, nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I wszyscy widzą, że jesteś wdzięczny, czysty, okazujesz miłosierdzie, a gdy coś ci się nie powiedzie. To wyznajesz ten grzech i porzucasz, i dalej chwalisz swojego pana, dzięki któremu możesz to porzucać. Chwała Bogu, to jest życie! I tego życia właśnie chce Jezus na tej ziemi. Ojciec chce na tej ziemi. Życia Jezusa Chrystusa w nas. To jest piękne zwiastowanie. Najpierw śmierć, a potem życie. Przepiękne. Pierwszy Koryntian otwórzmy. Tam dalej możecie sobie czytać, a na końcu jest wszystko czyńcie w Chrystusie, w imieniu Chrystusa. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział. Od 45 wiersza. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Chwała Bogu, Jezus głoszony, Jezus Chrystus, pomazaniec Boży, głoszony i przyjmowany. On może ci dać słuch albo zabrać słuch. On jest decydentem o życiu i śmierci. To nie jest taki sobie Jezus Chrystus, którym ty manewrujesz. To jest Pan Panów i Król Królów, przez którym się skłaniają wszelkie kolana i każdy język będzie musiał wyznać, że Jezus jest Panem. Lepiej, gdy wyznajemy to z radością i wdzięcznością. I dajemy panować nad sobą, bo wiem, że to panowanie to jest najbardziej szlachetne panowanie. Nie ma innego panowania tak czystego, tak pełnego miłości do nas poddanych, tak pełnego ochoty, żeby nas przeprowadzić i wprowadzić do wieczności. I kiedy tylko wzdychasz do niego: Panie, widzę, że gdzieś puściłem te wspaniałości, widzę, że coś zaczęło w moim wnętrzu pojawiać się nie Twego, Panie. Pomóż mi, uratuj mnie. Poczrzysz, jakiś czas mija i doznajesz, że Pan czyni to. Zawsze chętny. Ale gdy Ty potrzebujesz życia, Jego życia. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Czy wierzysz w to? <laughs> Taka jest prawda: diabeł toczył bitwę w raju, będzie toczył ją i na ziemi teraz też, żeby obraz Boga był wytracony, jakkolwiek. Ale ten obraz Boga, Jezus Chrystus, chodzący po ziemi, mieszka przez wiarę w tych, którzy uwierzyli. Uwierzyli w Jezusa. A powiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę Wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi. I umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przebleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przebleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo zapisane, pochłonięta jest śmierć zwycięzcy. Powiem Wam, że cały ten akcent tej wiary rozpoczyna się od tego, kiedy Jezus Chrystus znaczy dla Ciebie wszystko, co najcenniejsze. To imię staje się klejnotem klejnotów, najcenniejszym z najcenniejszych. I kiedy je wymawiasz własnymi ustami, jest to największy zaszczyt, jaki Cię mógł spotkać w Twoim teraźniejszym, jak i wiecznym życiu. Do tego prowadzi Duch Święty. Nie jest to imię, które sobie wymawiasz i je idziesz dalej robić, tylko jest to imię Twojego wspaniałego zbawiciela, który Cię zbawia codziennie, ratuje Cię od wszystkich Twoich grzechów, które byś popełnił, bez niego czy popełniła. To jest Twój odkupiciel, który zapłacił za Twoje życie, przeklęte, złe życie. Całą cenę, by ono przestało być przeklęte i by dać Ci swoje święte, nowe życie. To jest Twoja święta, wspaniała droga do Ojca. W tym imieniu masz pojednanie z Ojcem. Dopiero kiedy Duch Święty ma możliwość poprzez wpuszczenie życia uwielbiać Chrystusa, wtedy to imię znaczy dla Ciebie rzeczywiście to, co znaczy dla Ojca. I wtedy Ojciec prawdziwie osiąga swój cel. Syn uwielbiony w nas, a poprzez Syna Ojciec. To jest zadanie Ducha Świętego. I to jest używanie Słowa Bożego. Aby zbawiać, aby przyprowadzać do poznania syna, aby poznając syna, otworzyć się na, na najspanialsze poznawanie ojca. Jezus mówi: Beze mnie nie poznacie ojca. I to nie jest filozoficzne nauczanie ani psychologiczne. To jest życie Chrystusa w nas. Tak jak żyjący Chrystus chodził na ziemi, znając ojca, powiedział: Ja znam ojca, i gdybym powiedział inaczej, byłbym kłamcą. Tak, znajomość ojca poprzez życie Jezusa Chrystusa napełnia nas. To jest znajomość, poznawanie ojca. To nie jest siedzenie i filozoficzne myślenie, że ja poznam go przez książki, przez nowe programy, czy cokolwiek innego. Ojca można poznać tylko przez życie Chrystusa w nas. Tylko. I wyłącznie. A więc wtedy pada to sławne zawołanie apostoła Pawła: czy mamy grzeszyć, dlatego że jesteśmy pod łaską? Przenigdy! Dlaczego? Bo życie Chrystusa, które nigdy nie grzeszy, napełnia nas. Ten, który grzeszy, nie zna Pana, napisał Jan. Bo nie można znać Pana i pozostawać w grzechach. Jest to niemożliwe, bo Jezus nie jest taki. Jak znasz Jezusa, od razu puszcza wszystko w Tobie i miejsce chwały, które jest w Chrystusie, Jezusie napełnia Ciebie i czyni się dla Ciebie możliwym to, co jest niemożliwym dla Twojego ciała. Chwała należy się Bogu, wyłącznie, który przed założeniem świata podjął tę decyzję i czynił, uczynił wszystko, co potrzebne w tej sprawie, aby stało się to możliwym dla mnie i dla Ciebie. Abyśmy dzisiaj niebiańską nadzieję mieli. To nie jest myślenie, uda się nie uda, tylko to jest fundament powodzenia. Nadzieja, która nigdy nie zawodzi. I co czytam jeszcze w tym pierwszym liście Koryntian? Gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzieś jest o śmierci żądło Twoje, a żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu. <laughs> Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. Zawsze otwarci, chętni, aby Pan się mógł nami posługiwać, aby działał w nas prawdziwy Chrystus. Nie podróbka, nie ktoś, kto się zgadza na życie bez Boga, życie w grzechu, życie byle jakie. To nie jest Chrystus. Nigdy takiego nie było i nie będzie. To jest falsyfikat, to jest oszust, to jest antychryst, to jest ten, którego, którym diabeł chciałby się posługiwać, żeby zwodzić chrześcijan. I jeszcze w tym pierwszym liście, 15 rozdziale, czytamy od 21 wiersza. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Kto? W Chrystusie będą ożywieni. Których życie Jezusa mieszka, oni będą ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować. Wiecie, jestem tak pewny, stoję przed wami jestem pewnym, że tam gdzie mieszka Chrystus, to to co teraz głoszę dociera do tego człowieka. Mam 100% pewności, że tam, gdzie mieszka Chrystus, są uszy gotowe usłyszeć to, co mówię, ponieważ to słowo dał mi Chrystus, który dał mi usłyszeć to, co On chce powiedzieć. A więc, jeżeli mówię to, co On chce powiedzieć, to muszą być tu uszy, które są gotowe to usłyszeć. Chwała Bogu. I ludzie, którzy są gotowi, aby tak żyć, bo mają życie Chrystusa w sobie. Inaczej nie padałyby ani te słowa, ani, ani nie, do, nie do Was by to było. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. W synu i my, poddani ojcu, aby Bóg. Osiągnął swoje chwalebne zwycięstwo. Niech Duch Pana napełnia nas, umacnia nas tymi słowami i posila nas, i pozwala nam patrzeć w te wspaniałe, górne, chwalebne rejony, gdzie przybywa nasz Pan <coughs> ze świadomością, że dzięki Niemu dzisiaj niebo jest dla nas otwarte, dzięki Jego życiu w nas niebo jest dla nas szeroko otwarte. Amen.